Magda, powiedz, czy znasz markę kosmetyków Element? Właśnie dzisiaj mamy event i konferencję prasową z tej okazji. Oczywiście, że znam markę Element. Dzisiaj przyszłam specjalnie dla marki poznać tak dogłębnie kosmetyki, trochę posłuchać o ich działaniu, więc znam oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że teraz już można kupić je w Rossmanie. Jeżeli chodzi o Twoją pielęgnację ciała, w jaki sposób dbasz o siebie? Ojejku, ja przede wszystkim dbam optymizmem, uśmiechem i to jest mój bardzo duży plus, bo jestem wielką optymistką, to na pewno. Oczywiście dieta zbilansowana, siłownia, a co do skóry, to mam swoje ulubione produkty. Oczywiście zmieniam, tak jak wypróbuję krem Element z jadem ślimaka, więc wiesz, no już w moim wieku to trzeba dbać o tą skórę. Oczywiście plus medycyna estetyczna, zabiegi nieinwazyjne, termoliwy, w tym kierunku. Magda, to jako znana polska blogerka modowa, powiedz, jak dbasz o swoje ciało na co dzień? Ojejku, przede wszystkim optymizm, uśmiech, zadowolenie z życia, to tak wewnętrznie. Oczywiście zbilansowana dieta, siłownia, no i bardzo dobre kosmetyki plus medycyna estetyczna. Tych kosmetyków mam swoje ulubione i tutaj na pewno do nich należy zaliczyć krem z imitacją tak naprawdę jadu żmij z marki Element. Magda, czy to prawda, iż blogerki w Polsce zajmują się między innymi reklamowaniem kosmetyków, sprawdzaniem ich, polecaniem ich? Oczywiście, mnie bardzo dużo kobiet się pyta jako osoby publicznej i osoby, którą obserwuję na Instagramie codziennie paręnaście tysięcy osób, co polecam, jakie kosmetyki, jakie suplementy diety, wręcz pytają się nawet o moją dietę. Ja na pewno powiem tak, jeżeli jest zły produkt i nawet jeżeli mam z daną firmą jakąś umowę, to absolutnie nie polecam. I wiesz, ludzie znają taką prawdziwość blogerek, że nie wszystko za pieniądze, ale tak naprawdę, że liczy się jakość i dany produkt, który proponuję, który polecam, musi naprawdę być dobry jakościowo i musi służyć mi. Ostatnio byłaś na pokazie Dawida Wolińskiego w ramach gali Magnum. Tak, byłam na pokazie, ale wiesz, ten pokaz oglądałam z Telebimu, bo niestety nie było ani miejsca, ani warunków do tego, żeby obejrzeć go z bliska. Czy niektóre kreacje Tobie spodobały się? Oczywiście, pierwsza otwierająca pokaz, czerwony kapturek, na pewno ten płaszcz a la czerwony kapturek, ja tak go nazwałam, jest przepiękny, widziałabym chętnie go w swojej garderobie i suknia Agnieszki Szulim, wiesz, spektakularna, przepiękna, na pewno misternie wykonana, bo to widać było. Jak najbardziej Dawid Woliński słynie z takich bardzo spektakularnych, eleganckich, zwiewnych, mega kobiecych, ultra kobiecych sukien. A wcześniej byłaś na pokazie Tomasza Olejniczaka. Jeżeli chodzi o ten pokaz, to co najbardziej zapadło w pamięci u Ciebie? Ojku, przepiękny pokaz, przepiękna sceneria, Hotel Belotto, dla mnie taki klimat barokowy, barokowa kolekcja, mega modne kolory, które widzę na jesień, zima 2018-2019, już u włoskich projektantów Otomo to zaprezentował, takie zgaszone zielenie, turkusy, które będą modne, fiolety, więc też wyprzedził Toma Atomo. Przepiękny pokaz tam tej garderoby, to ja bym po prostu ukradła połowę z tego pokazu. W moim stylu, bardzo na bogato, ale klasycznie. Wspomniałaś dzisiaj w wywiadzie, że również korzystasz z usług medycyny estetycznej. A jakie to są usługi lub zabiegi? Oczywiście, że korzystam. No na pewno mezoterapia, o której mówię i którą polecam wszystkim kobietom, i głowa, z której korzystam już przynajmniej 3 lata. Na pewno termolifting, który ostatnio robiłam, termolifting twarzy, rewelacyjny zabieg, Zafiro, bardzo, bardzo fajny zabieg. No i wiesz, takie raczej nieinwazyjne metody, termolifting, maszyny, które dobrze działają, oczywiście oraz masaż twarzy. A na przykład powiększanie policzek, ust również? Ojku, powiększanie policzków to nie dla mnie, bo mam dosyć okrągłą twarz, więc absolutnie nie, wiesz, nie krytykuję tego, ale nie dla mnie. To musi mieć ktoś odpowiednią twarz, żeby to zrobić. Ja mam okrągłą twarz, więc absolutnie się nie nadaje. Usta tam 2 lata temu sobie korygowałam, ale teraz moja doktor medycyny estetycznej, doktor Batka Detlow, powiedziała, absolutnie żadnych ust nie robimy, naturalność, masz duże usta, zabroniła mi. Chociaż mi się takie duże, pełne usta podobają. Jeżeli chodzi o Twoją dzisiejszą stylizację, jakiego to jest projektanta?
To jest sukienka, która ma 5 lat, to jest sukienka z pierwszej linii Dolce & Gabbana, ale dziś dlatego jest taka stylizacja, bo przed chwilą nagrywałam program w Nowej TV i mówiliśmy o stylizacjach panterkowych. Czy panterka wchodzi w modę, kiedy wejdzie, kto ją nosi, jakie tkaniny, więc mówiliśmy o panterce, dlatego ja dzisiaj jestem taka dzika trochę. A powiedz Magda, jak to jest? Kilka lat temu panterka była w modzie, czy ona w tym roku również powróci na salony? Dokładnie tak. Panterka wraca cały czas na salony. Rozmawialiśmy dzisiaj właśnie o tym, eleganckie suknie ślubne w panterkę, z jedwabiu, sztuczne futra imitujące panterę, swetry, więc wiesz, to wszystko wraca, w modzie nigdy nic nie umiera, w modzie wszystko czerpiemy. Panterka modna bardzo w latach 80. i 90., którą propagował Versace, Just Cavalli, Dolce & Gabbana, powraca i teraz coraz częściej, częściej jest i chętniej noszona przez kobiety. Nie mogę u Ciebie nie zapytać, czemu nie dała się dzisiaj zamknąć w jednym z tych tajemniczych pokoi? Wiesz co, ja tam wyszłam na chwilę i to nie jest dla mnie. Ja mam ADHD i zamknięcie w czterech ścianach mnie bardzo ogranicza, to jest raz. Dwa, mój czas, który naprawdę w ostatnich dniach jest bardzo poukładany, wszystkie spotkania i to są co do godziny. Dzieci, dom, rodzina, spędzić godzinę na zabawie, no to i nie ten etap, i to nie moja zabawa, bo gdyby mnie to kręciło i to, gdyby mi to się podobało, jak najbardziej tak. Ja zamknięta w czterech ścianach z moim ADHD, no absolutnie nie.